Przed chwilą byłem świadkiem awaryjnego lądowania samolotu, no bo w polu nie ląduje się awionetką. Także idę dalej, bo widzę go, nic się nie stało, normalnie stoi na kołach. Lądował ze zgaszonym silnikiem, czyli prawdopodobnie jakaś awaria. Podejdę bliżej i coś może nagram. Samolot stoi tam, ludzie się kręcą dookoła, nic się nie dzieje. No, zapytam się zaraz, może potrzebują jakichś narzędzi, pomocy. Słabo widać, bo to jeszcze daleko. Jestem na miejscu. Awaria układu chłodzenia. Strzelił wąż. Byliśmy u mnie właśnie w warsztacie, no bo to nie było aż tak daleko. Także mam płyn chłodniczy i idę działać, naprawiać samolot. No coś się dzieje. Miałem już wyjeżdżać, że nagle samolot awaryjnie wylądował. No nie tak koło domu, bo jakieś 500-600 metrów. No ale to blisko. To się nie zdarza codziennie. Tu jest przyczyna awarii. Mamy drugi. Także zaraz będzie śmigał. Fajne. A, to udało się wam dorobić jakąś? Tak, tak. Wzięliśmy taki wąż. Ja mam dużo węży u siebie w warsztacie od różnych samochodów, bo ciągle coś grzebie. No fajny ten rotaksik. Tutaj jest rozwiązanie problemu na wieki wieków w postaci bandażu termicznego i gdyby producent zadbał o to, aby rurę wydechową z przedniego lewego cylindra zaizolować takim oto materiałem, no to wtedy nie doszłoby do przepalenia węża gumowego z układu chłodzenia. A niestety odległość jest tam bardzo mała pomiędzy właśnie układem wydechowym a układem chłodzenia. Więc jeżeli jest tak samo to rozwiązane we wszystkich samolotach tego typu, no to uważam, że jest to wada konstrukcyjna i prędzej czy później każda z tych maszyn będzie musiała awaryjnie lądować w wyniku właśnie podobnej usterki. Jeszcze PAL 6, jeżeli jest jakieś pole, na którym można bezpiecznie wylądować, ale co wtedy, gdy jest samolot znajduje się nad lasem bądź nad większym zbiornikiem wodnym? Po zdjęciu osłony. No ale dostęp do serwisu jest, jak się zdejmie osłony. No ale to jednak samolot. W samochodzie jest trochę gorzej, żeby cokolwiek wymienić. Co to jest w ogóle za model samolotu? Tu jest Sportstar Plus. I kto to produkuje? No to stosunek ceny do jakości jest pewnie niezły w porównaniu do innych jednostek. No proszę. Klamotów prawie jak śmigłowcu, a taki mały samolocik. Ładna linia tego samolotu jest. Wygląda pięknie. I pięknie lata. No, czyli próba, co się dzieje? Jak z temperaturą? Do narożnika pola i do najbliższego lotniska 8 minut jest. Naprawione, płyn uzupełniony i próba startu zaraz będzie, ale trzeba odkołować do narożnika, żeby maksymalnie uzyskać maksymalną długość startu, znaczy drogi, która umożliwi start. Dosyć miękkie jest to pole i to niestety jest problem. Nie, trzeba zawrócić. Zawrotka jest potrzebna. Zdecydowanie. No i teraz. By musiał w tą i z powrotem sobie ślad wyrobić. Wtedy bym może poszedł. No chyba równiarką albo walcem. Nie, ale po śladzie.
Nie no, to... Dokładnie. Nie ma innej opcji. Tylko tam już jest lekko pod górkę. Tylko nie wiem, w którą stronę mamy się przemieszczać. Jednak nie. Jednak za miękko. Niestety, trzeba znaleźć lepszą miejscówkę do startu. Za miękko. Niestety podłoże jest dosyć miękkie tutaj i pilot podjął decyzję, że z powodu zbyt dużego ryzyka nie będzie kontynuował procedury startowej. Sytuacja wydarzyła się na tym polu. Tutaj mamy miedzę, kolejne pole i kolejne pola. Na każdym jest trochę inna nawierzchnia. Także pokusiłbym się o to, aby sprawdzić, czy tam nie byłoby lepiej. W ciągu 15 minut znalazłem dużo lepsze miejsce do startu. Tu jest lekka górka. Spad znaczy się, może tego nie będzie widać w telefonie. Długość tego pola, jak dla mnie, to jest gdzieś około 600 metrów. Samolot przy normalnych warunkach potrzebuje 250 metrów rozbiegu. No to pewnie jest 400. No jeszcze kolejnym problemem są nierówności, ponieważ średnica kół w tym samolocie nie jest jakaś tam za duża, a są takie tutaj muldy. No tutaj jest akurat zbity towar, także jest dużo bardziej twardy, no ale jeszcze kwestia, jakby się ten samolot zachowywał na podskokach. Kółka są malutkie, więc one mogą się bardzo mało fajnie zachowywać, zwłaszcza na muldach, nawet na twardym podłożu polnym. W konsekwencji decyzji pilota, która jest święta, podkreślam, należy zdemontować skrzydła. Jeżeli ktoś jest wprawiony w temacie, zajmuje tą około godziny. Niestety kłopotliwe jest to, że w skrzydłach dają się zbiorniki paliwa i trzeba je spuścić. Około 60-70 litrów, tak jak pilot mówił, więc jest to zabawa z bańkami. Następnie trzeba przetransportować tu specjalistyczną lawetę, a nie jakąś taką pierwszą z brzegu. Spakować to wszystko, no i pojechać na pierwsze lotnisko bądź do domu. To już jest kwestia decyzji. Natomiast zgodnie z procedurami należy po złożeniu tego samolotu zrobić tak zwany oblot próbny. Nie wiem dokładnie, ile on czasu trwa, ale jest to jakby pewien standard. Czyli kolejna jakaś tam drobna zabawa. Niestety nie będę mógł tutaj pozostać, żeby zrobić materiał filmowy z demontażu i pakowania samolotu na lawetę. Sytuacja przedstawiałaby się diametralnie inaczej, gdyby nie był to samolot, a wiropłat. Na tym filmie widać starszego pana, który uruchamia swój wiatrakowiec. Zobaczcie na kolejnych filmach, jak krótka jest droga startu tego statku powietrznego. I jeżeli chcecie, bym przygotował jakiś bardziej obszerny materiał na temat wiatrakowców, to info w komentarzu.
Pierwszy wiatrakowiec powstał w 1920 roku. W skrócie dodam tylko, że wirnik górny nie jest napędzany silnikiem cały czas podczas lotu, a jedynie są systemy prerotacji, czyli wstępnego rozkręcenia wirnika do startu. Po uzyskaniu już prędkości, cała reszta następuje za pomocą siły wiatru, czyli autorotacji. Do zobaczenia. Cześć.